Jeden drop z najnowszego dodatku Twilight Masquerade równa się 10 zł na cel charytatywny. Zaczynam. No i widzowie, żeby było mega przyjemnie, to dzisiaj otworzymy sobie całego booster boxa. Jeśli chodzi o dropy, to liczymy to od EX-ów w górę. Czyli jak jest EX, równa się 10 zł właśnie na cel charytatywny. A sponsorem dzisiejszego odcinka jest Pokeshop, do którego Was bardzo serdecznie zapraszam z kodem VCR. Macie 5% rabatu na cały asortyment. I moi drodzy widzowie, co chciałbym powiedzieć tutaj bardzo ważnego? Bardzo ważnego to, co w sumie to nie wiem. Lecimy z tematem. A, zostawcie łapeczkę w górę i subskrypcję, żeby nie przegapić następnych fajnych akcji. 36 boosterów z najnowszego dodatku. A, wiem co chciałem powiedzieć, że proszę Państwa, dzisiaj właśnie jest premiera tego setu. Twilight Masquerade. I od razu oczywiście zaczynamy z grubej rury, nie będziemy tutaj przeciągać. Już mi się kurde zapomina, jak człowiek otwiera właśnie non-stop na booster breakach, to wiecie, to już po prostu nie przekłada, a w tym momencie nic kompletnie tutaj nie mamy w tym naszym pierwszym boosterze. Także dajcie mi też znać w komentarzu, czy kupiliście coś, czy coś dzisiaj będziecie otwierać, jak to tam u Was oczywiście wygląda. Zaraz sobie w ogóle zmienimy tutaj scenę na inną kamerę, bo widzę, że ta po prostu świruje. No i mamy widzowie pierwszy drop, także jest. I tutaj mamy, o, Alakazama, o kurde, ale Alakazam jest dobry, oh my god. No, jest pierwszy dropik, oczywiście te ice packi też będziemy sobie liczyć. No i proszę Państwa, nikt się nie spodziewał takiego przebiegu sytuacji, że właśnie będziemy używać matę. Kupiłem matę, także jeszcze sobie tylko tutaj dostroję, żeby wszystko było ok, żeby to wszystko było widać. I co my tutaj mamy? Klafery, Lana i proszę Państwa, i nie mamy nic, ognista energia. I tylko i wyłącznie tyle. Także jest widzowie pierwszy drop. Ja sobie wyciągnę troszkę więcej tych boosterków już od razu. Lecimy z tematem. No i tak to właśnie jest z tym najnowszym setem. Wydaje mi się, że nie ma sensu przekładać, że po prostu robimy szybki opening. Bo jednak 36 boosterów jak się otwiera, to jest to oczywiście mega sporo. Długo by nam to zajęło, to właśnie otwieranie. I z tego co widzę, znowu tutaj jest oczywiście pustka, moi drodzy widzowie. Tak, wjechała mata. Specjalnie sobie właśnie zakupiłem pod booster breaki. A my co tutaj mamy? Mamy widzowie EX-a, Palafin EX. Także jest, widzowie, mamy to. Jest kolejna dyszka tutaj do naszego celu dzisiejszego. Oczywiście zrobimy wpłatę na sam koniec tego odcinka. Twilight Masquerade. Bardzo dużo fajnych trenerek, które oczywiście chciałbym w dzisiejszym odcinku wydropić, ale póki co no to po prostu słabo mi dropię. W ogóle jak ta mata, w ogóle jak to widzowie oceniacie? Czy to jest dobry pomysł, jeśli chodzi o matę? Czy jednak nie? Czy jednak tak słabo? Uwaga! No kurde, no nic, no po prostu nic. Moi kochani widzowie. Ej, nie wiem, czy mam pokazywać te kody. Chyba nie ma sensu. Uwaga, i coś tutaj jest. Iron Thorn i X w tym momencie wlatuje. Także nice. Mamy kolejny dropik, nasz już trzeci drop na tym odcinku. Także jest dobrze, widzowie, mamy w tym momencie 30 zł na cele charytatywne. Ja liczę, że zrobimy tutaj sporo dropów, pewnie około 15-14. Oby tak właśnie było, a w tym momencie, kurde, nic. Po prostu nic. Lecimy dalej. Proszę o dropy, jakby nigdy tak nie będę prosił jak dzisiaj, żeby to po prostu nam poleciało. Teraz może otworzymy w ten sposób rewa w room. O, tak, tak, tak i jest. Proszę Państwa, Ogerpon i X w tym momencie nam wylatuje. Także już to będzie. 4 dyszki mamy w celu. Ja Wam powiem, że lubię takie akcje robić. Jest to moja taka pierwsza akcja. Mam nadzieję, że w przyszłości będzie tego więcej. W ogóle co myślicie o takich pomysłach? Dajcie mi koniecznie znać w komentarzu. Sunkep, Abra, Glimmora, Poliwhirl i proszę Państwa, Golden Eevee! Oh my god! Uhuhuhuhu! No i to jest konkret karta. Proszę Państwa, Eevee w tym momencie nam wylatuje.
kolejny dropik, ale w ogóle to, ten Zapdos w holo też wygląda ładnie, też wygląda dobrze, okej. Twilight Masquerade, dzisiaj premiera, dzisiaj na pewno dużo się na YouTubie dzieje, dużo pewnie jest openingów i proszę Państwa, Alakazam, który jest naprawdę dobry, jeśli chodzi właśnie o tą ilustrację. Lecimy dalej. No i teraz proszę Państwa, prosimy o coś naprawdę konkretnego. Mamy już tutaj z 5 dropów minimum Fibas, może znowu w ten sposób będziemy otwierać. Perlin i Jinx i Enamorus w wersji holo. Gdzieś tam od czasu do czasu te kody Wam pokazuję. Ogólnie jeśli chodzi o designy tych boosterów, to te wydaje mi się, że są chyba najlepsze. Są takie, no naprawdę kolorowe. Wygląda to przewyśmienicie. Dobra. Bang, bang! Nie ma widzowie dzisiaj cen na tym odcinku, ale mamy w tym momencie hisłańskiego Grove Life. Także jest, naprawdę to jest topka, jeśli chodzi o te, jeśli chodzi właśnie o dropy. I tak widzowie, nie ma cen, no bo dzisiaj jest premiera, więc te ceny nie są do końca zbalansowane, a my w tym momencie przechodzimy do Dragapult i X. Kolejny mocny drop w tym momencie wlatuje. I lecimy z tematem, jakby cały booster box, 36 boosterów. Ja na razie póki co jestem giga zadowolony, nie powiem, że po prostu nie. I co my tutaj mamy? Same reversiaki, same holo. To będzie naprawdę faszciur opening, nie będziemy przekładać, bo wtedy opening by się nam zrobiło, nie wiem, z 30 minut, no nie? A wy tu po prostu wpadacie, oglądacie dropy i let's go! Także nice, dobra. Liczę, że jeszcze minimum z tak około 9 dropów tutaj będzie. Mam nadzieję, że to, co udało nam się wyciągnąć, to nie jest koniec, jeśli chodzi o dropy. Jakby Eevee, Grove Life, no piękne karcioszki. Piękne karcioszki, proszę Państwa. Piękne karcioszki. Dobra. Nosepass, Jinx, Sunken, Glaceon, Sunslash, Applin, Poliwhir, Karmin! Let's go! Karmin w tym momencie wlatuje. Kolejny drop, proszę zobaczyć na nią, jaka to jest cudowna karta, ale to jeszcze nie jest ta Karmin, którą chcielibyśmy dostać. Mam nadzieję, że ono tutaj poleci, mam nadzieję, że to jakaś mocna trenerka. Ciekawe w ogóle jak sytuacja, co będzie top 1 kartą w tym secie, bo to jest, kurczę, mówi się, że Greninja, mówi się, że jedna z trenerek, Perrin, także mam nadzieję, że to jednak będzie Greninja. A w tym momencie całkowita pustka. A już połowę booster boxa tutaj tak naprawdę otworzyliśmy. I nic. Kompletnie nic. Dobra, kolejny boosterek. To jest, widzowie, wiecie. Szybko, krótko, przepraszam. Zwięźle i na temat Iron Thorn i X w tym momencie nam wylatuje. Let's go! Cieszmy się dzisiaj z każdego dropu. Jakby każdy drop jest ważny, ponieważ cel jest naprawdę mega szczytny. Dobra, bang! Twilight Masquerade. Premiera dzisiaj. A i w ogóle zachęcam Was do Booster Breaka i do tego, żebyście sobie wzięli udział w giveawayu. A tutaj Blissey i X nam wlatuje. Też dobrze, kurczę. Też dobrze, także mamy kolejny drop. Teraz może troszkę z bliższa Wam pokażę te boosterki i karty, także mamy okazję się tutaj przyjrzeć. Puciena, Timbur, Diplin, Chiyu i proszę Państwa Poliwhir i Chandelure. I tutaj mamy energię walczącą. Walczymy dzisiaj z dropami, walczymy, żeby jak najwięcej właśnie poleciało. Tak wygląda kolejny boosterek. Walczymy dzisiaj mega mocno o dropy. Spinarak, Growlithe, Poliwhir, Aipom, Lucky... Przeskoczyłem. Jak zawsze, w moich rękach! Oh my god! Ogerpon i X. Kolejny, widzowie, drop. Kolejny drop na tym odcinku. Także ja jestem naprawdę giga zadowolony. Niech leci jak po prostu jak najwięcej.
niech się po prostu tego zbiera, a ja w tym momencie wyciągam ostatnie boosterki i tak naprawdę rozwalamy całego booster boxa. Grookey, Finizen, Wotrel, Glimet, Farigiraf, Diplin i Heatran. Obstawiam, że jeszcze będą minimum dwa dropy, patrzcie to. Obstawiam, że będą jeszcze minimum dwa dropy z tego Twilight Masquerade'a. I taką mam nadzieję, trzymam tutaj kciuki za samego siebie i oczywiście za was. Jeśli już dzisiaj mieliście okazję coś otworzyć, to koniecznie napiszcie w komentarzu, jak wasze dropy Spinarak. I na samym końcu mamy kolejnego Ogerpona, tylko że w innej wersji. Także dropi to mega dobrze. Nie wiem, już chyba ponad 10 dropów padło, to na pewno. To jest więcej niż pewne, że mamy dropiki. Dobra. I teraz sprawdzamy. Nic. Okej. Okay. Pustka całkowita. Dobra. Proszę państwa. Teraz. Nic znowu. Jeszcze łącznie 5 boosterów w tym momencie do otworzenia. I coś tam jest! Mac Cargo EX wlatuje na nasze konto. Także mega, mega super. Dobra, uwaga. Mac Cargo. Dobra, ponad 10 dropów już jest. Tak wam mówiłem, że będą, że będzie jeszcze albo jeden, albo w sumie dwa dropy z tego właśnie. Także... Okej. Okay. Lyron. Mamy kolejny drop. Mamy kolejny widzowie drop. Let's go. Zostały nam jeszcze 3 boostery do otworzenia. Jesteśmy już w domu i liczymy dropy, to znaczy wy w tym momencie widzicie tutaj na ekranie ilość dropów. Ja tego nie widzę, bo ponieważ ja sobie muszę to jeszcze właśnie muszę sobie to podliczyć wszystko. A w tym momencie pustka. Dobra widzowie, zostały nam 2 ostatnie boostery, także trzymajcie kciuki za kolejne dropy z Twilight Masquerade. I proszę państwa, tutaj nie ma kompletnie nic. I teraz ostatni booster. Otwieramy go normalnie. Drippy, Phoebus, Girafir, Carmin, Swanna, Bellybolt i Last Pack Magic. Niestety nie. Dobra widzowie, podliczyłem wszystkie dropy i łącznie wyszło nam 14. Co o czym już tak naprawdę wiecie. I w tym momencie zrobimy tutaj wsparcie dla Milenki. Także wpłacamy 140 zł. Okej, damy sobie Pokémon Polska TCG. No i tutaj jeśli chodzi o tytuł, no to trzymamy kciuki, żeby wygrała tutaj Milenka właśnie z rakiem. Także widzowie, poleciała wpłata. Ja wam dziękuję z tego miejsca za obejrzenie tego odcinka. Myślę, że w przyszłości będziemy robić tego oczywiście widzowie więcej. To tyle jeśli chodzi o dzisiaj. Ja się z wami żegnam. Trzymajcie się ciepło. Cześć.